Witajcie, wszyscy, Alares i pojawiam się w długo zapowiadanej już przeze mnie serii z Battle Mages Sign of Darkness. Wspominałem o tym, że zrobię to od jakiegoś czasu i to głównie dlatego, że pracuję razem z paroma moimi przyjaciółmi, o ile tak mogę ich nazwać, ale raczej tak, nad ulepszeniem tej gry i naprawieniem w jakimś stopniu. Chciałem pokazać po prostu swój własny patch, który aktualnie ja mam, więc pokażę wam jak to i jak. Od razu mówię, że jak będzie jakaś cutscenka, będą mówili, to nie dość, że będę do końca wam pozwalał posłuchać ich diabingu, to jeszcze sam będę siedział cicho, aż się nie skończy. Dobra, to zaczynamy. Dobra. Jeśli jest zbyt cicho, to po prostu podkręcę głośność, albo dam też napisy, żeby nie było. Zobaczę, jak będę to montował. Nie będę wam czytał, bo nie ma sensu. Każdy umie czytać po angielsku. Wybaczcie, ale to są już takie czasy, że każdy powinien się nauczyć. Kolejna cutscenka tu będzie. I must make my way to the tower. Once there, I'll be able to use the guild teleports. It's been quite a journey. Lekko podgłoszę potem dźwięki postaci. Muzyka jest okej. Congratulations, Ferryn. You've passed your final exams with honors, but the real trials are still ahead. The guild has appointed you to protect the northern lands. It is a wonderful opportunity to gain battle experience and fame. Make yourself comfortable in the tower. It will be a while before you feel the ground under your feet again. May luck be with you. I'm off to the capital, but you can contact me anytime you need me. From now on, my duty is to serve the guild and the empire. Dobra. To już mogę skończyć, bo przestali gadać. Ja od razu mówię, że ja znam tę grę na pamięć. What I really need now is a dozen or two brave warriors. I can hire troops in Grangewick or at the Golden Barrel Inn. Od razu mówię, znam już tę grę na pamięć. Dajcie sekundkę. Dobra, nagrywa się. Zanek na pamięć. Ja wiem, co się dzieje, ale nie będę jakoś śpieszył się z grą, będę grał spokojnie. My guests are complaining of noise from the street. Orcs are hammering there day and night. It is very annoying. They run me out of business with those hammers of theirs. For heaven's sake, make them leave our lands. No. I postanowiłem, że zrobię dwa podejścia pierwszej kampanii, tylko tą przejdę z goblinami, a kolejną przejdę z ludźmi. O, z czego już niektórzy z was widzą, jednostki są powiększone. Są 4 pisantów, 10 piekinierów, więc po prostu jest trochę więcej. Z tego coś widzicie, jednostki są tańsze. Kosztuje 68, a to są po prostu niedostępne. Jeszcze teraz wynajmę dwa oddziały. Jeden dialog pominąłem przypadkiem. Smuteczek. Najgorsze jest to, że to jest moje drugie podejście do tego nagrywania, więc drugi raz muszę tym się przychodzić. I to tylko dlatego, że po prostu przez mój błąd Buzuk się zabagował i zaatakował miasto. Przez to ja straciłem całą armię. Moja armia postanowiła sobie pójść na wakacje. Do zaświatów mam na myśli. Pod Pikr utknąłem po tamtej stronie mapy. I cała miastowa armia mnie wybiła. Dobra, zapomniałem tarczę dać. Chyba to zostawiam. Jednostki też są, nie są aż tak wytrzymałe jak były. Gobliny są bardzo miękkie i ich potęgą jest ilość. No, kolejny jeden z błędów karwana malską grafikę. Nie wiem czemu takie jest, nie powiem. Trzeba spytać Airmastera, co poknocił w plikach znowu. Bo to w sumie tylko w jego wersjach jest, ale dobra. W zaklęciach przynętach się nie zmieniło zbyt wiele. Pozmieniały się oczywiście, ale nie powiem co. No bo no, nie wszystko mogę pamiętać. O, najważniejsza rzecz. Tutaj został dodany w Magic Włóczęga. Dostał przy okazji piorun, czyli to co ja mam, iskra.
Bandyci mogą awansować na milicję, z czego sam Mac Włóczęga może awansować na maga zwykłego. Widziałem coś z tego sortu, że nawracają się. Ale dobra, wróćmy tu na chwilę. Zechciałem, aha, tak. Zajdź sekundę. O, trochę więcej będziemy widzieli chociaż. Dobra, jestem lekko pogubiony. Posłucham maga. Oh, the misery. My heart is going to break. My only friend is going to leave this world soon. Is there anything I can do to save your friend? My friend is an element. He dwells inside this sphere. But he won't last long without magic energy. Take the sphere to the energy mode in the mountains and break it. May the magic node be his new home. What if the node is inhabited by some other spirits? I'm afraid you'll have to kill them. The hope of seeing my friend again keeps me alive. My reward will be well worth your trouble, young Minga. Will you help me? It hurts me to see anyone suffer. I'll take the spear to the energy node. Dobra. To jest smutne. Ale cóż. I don't like the look of this place. I'd better be on alert. Więc mówię, postaram się w miarę szybko przejść tę misję, ale wyciśnij dosłownie wszystko, co jest na tej mapie. Dobra, teraz będziemy chwilę gadali z nimi, więc. Our gold mines are all we have. A terrible thing happened to them. The rock collapsed and the gold-bearing river disappeared underground. Please clear away the stones that block the water. We will pay you generously. Take this gunpowder barrel. It'll blow up the stones. Be careful. These lands are full of phantom warriors who attack anyone they see. Yeah. Ta parę diagów będzie tutaj. Our clever kinsmen have invented a new way of sending messages to the miners' village using beacons, but the great crescents have lost their light. The trouble is, we ran out of fuel. It's such a nuisance going back and forth in caravans. If you find fuel and relight the beacons, we'll be forever in your debt. Dobra, te dwa są zrobione. You've read my thoughts. Teraz pogadamy z ogrem. These peons were supposed to bring a bag of gold for my brother, the fierce clan chief. But what did they do? They went to the nearest inn and spent all the money! Arr! We haven't done anything wrong, believe us, sir. Bribe us to trap us, stole the money. Shut up, you pack of liars! You don't fool old Buzzog. The peons owe me 250 in gold. If you pay their debt, they are free to go. Where on earth will I get this sum? It's none of my business. But if you look around, there are plenty of old crypts and liars out there, brimming with treasure. Find enough gold and let those rascals go! Are you going to pay them? Looks like you're beginning to feel at home. Idealne. You've made a good reputation for yourself. Keep up the good work, young mage. I need your counsel, master. Ask and it will be answered. Seek and ye shall find, I always say. The goblins have run out of fuel for their beacons. How can I relight them? You must be talking about the great crescent. Przynajmniej nie musiałem klikać i męczyć się z tym zapominaniem tekstów. Is spiritual energy. One who can summon spirits will be able to relight them. Perhaps I should experiment with the spells I've learned at the university. Dobra. And wy się zajmiecie tym niedźwiadkiem. Ja podeślę ducha tam, po darmowe złoto. Mówię, znam praktycznie każdy sekret tej gry. I będę się starał pokazać wiele, choć może nie wszystko. Nie wiem, zobaczymy jak tu wejdzie. Mówię, gobliny są bardzo miękkie. Tak spojrzycie na ich statystyki, są bardzo słabe. Na 10 goblinów każdy ma po 100 HP około. Ty umieraj. Więc, w skrócie. Ci tutaj bandyci ukradli mi złoto, trzeba z nimi pogadać. A, przy okazji polecimy do Grangevik, po kolejny tekst. A fierce bear is frightening our kind on the road to the cemetery. I've never seen a more cunning beast. Whenever our fighters go to kill it, it hides in its lair. When our poor peasants walk by, it lunges at them and tears them to pieces. Tia, zajmiemy się tym niedźwiadkiem. Zastanawiam, gdzie on się kryje. Okej, jest tu cmentarz, nie powiem, że nie. Ale no, gdzie on się kryje? Jest teraz tutaj, obok bandytów. W sumie od razu jak jesteśmy, chyba mogę z nim pogadać, nie pamiętam ile złota, chyba 300, potrzeba 200?
Get me a glass of beer and then we'll talk. And don't forget about my men. Here's your beer. Mmm, now you're talking. So, what brings you here? I heard your men robbed some orc peons recently. So what? That's our way of making a living. The peasants were supposed to take a bag of money to Buzuk. They failed, and now they must pay their debt. Why should I care about some stupid peons? But I'll return that bag if you do me a little favor. Do you see this wound? I got it looting a cave nearby. I had to drop my sword and run for dear life. Giant monsters came out of nowhere and killed some of my men. There is no way to bring my men back to life. But get me the sword I lost, and the bag of money is yours. Consider it done. Jeszcze jeden tekst. Co poczytajcie? Something eerie is happening here. Of all the ghastly creatures in these lands, undead skeletons are the worst. A few days ago, they ambushed us and killed many of my men. Your stories make my blood run cold. The poor devils are still walking about these lands. They are bound by the evil curse, which keeps them alive against their will. What's my part to play in this story? We cannot kill our men, even though we know they are not human anymore. We just can't. We ask for your help. Kolejną zemstą, pewnie zauważyliście, są gobliny, które posiadają tylko po jednym leadershipie. Jest to spowodowane tym, że na multiplayer spędziłem przedwczoraj parę godzin z moim kumplem. I po prostu okazało się, że prawie nikogo nie potrafią pokonać jeden na jeden. Potrzebują dwóch armii, by wygrać. Na przykładzie walki 20 tych goblinskich piknierów kontra jeden oddział orczych wojowników. Wiecie, pierwszopoziomowe jednostki. Gobliny wygrały, zostały tylko dwóch wojowników. Z 20 na 6 zostało 2 do 0. To może być trudna walka, chyba się stąd wycofam. Więc fokusujcie tego na mnie, chata. Ta walka. Tylko mówię, to jest naprawdę ciężki teraz. Ty. O Boże, te gubiny ścigają. Nie krować. Dobra. Ty się cofaj. Nie chcę cię stracić. Mikruj. Nie kruj. Sekundę zatrzymać. Dało radę. Ciebie mogę usunąć, nie potrzebuję. Wam się przejdę do miasta. Musicie się zregenerować, wielki? A już się zabiłem, bo nie pamiętam. Zabiję. 5 goblinów tylko przetrwało. Smutek. O, to już nie muszę wracać tak naprawdę. To będzie długi meczek. Czy rozgrywka bardziej. Lubię w tej grze to, że ona jest taka spokojna. Muzyka daje poczucie wolności. A same mapy możesz przejść na parę sposobów. Tak jak wspomniałem na początku, przejdę tą kampanię jako pierwszą, no bo to jest kolejnościowo. Potem przejdę na samym końcu, jak skończę wszystkie 4, tą jeszcze raz. Tyle, że z możliwością ludźmi przejścia. Bo w mojej wersji da się przejść ludźmi, tak jak wspominałem, bandyci tutaj mają możliwość. O, zablokowali się. Plus naprawiłem na samym końcu obóz ludzki w 5 misji tej kampanii. Przepraszam. Gdzie możesz naprawiać jednostki, rekrutować, modernizować. Gdyż okazało się, że było ono zapisane jako budynek dla orków. A nie dla ludzi. Kolejny z błędów autorów. Jezu, mnie chyba wzięło. Przepraszam. No i znowu walczą. O, wyjdźcie stąd. No. Dobra. Na tej mapie zbyt wiele się nie zmieniło. Nie ma prawie czego naprawiać. Jeden naprawiłem to Buzugowi tekst.
Może już nie ma tego błędu z FX18. I chyba tyle sobie pamiętam. No, lekko zmieniłem to. Właśnie, to chciałem pokazać jeszcze. Zmieniłem przy okazji, że można kupować sportmenów i przy okazji magów. Żeby pokazać, to jest tawerna, no bo ludzie ostatecznie w tawernach siadują. O, już mi jeden zginął. Się zagadałem. Mówię, nie linęliby mi tak, gdybym się skupił. Ale bardziej opowiadam sobie teraz tak. Albo wam. Sto złotych za to, mało. Kolejne, tak. I have a bad feeling about our hunter. He went off 2 days ago and hasn't returned. He may only be hurt. There's still hope that he's alive. Tak. A ja będę przecież napierdzielać z niedźwiedziami. Standardzik. Mówię. Przy okazji, każdy z goblińskich jednostek, które walczy bronią białą, czyli piechota, dostał przy okazji dodatkowy magiczny efekt na atakach. Każdą kawalerię atakuje mocniej. Wiecie, jeźdźców, orków czy rycerzy. Znaczy są tylko 4 jednostki kawalerii, ale cóż. Chyba, że liczyć Emperora, którego w tej grze nie ma, ale... Jak go nie ma, to po co go liczyć? Wyjdźcie tu, wyjdźcie tu. Teoretycznie w pół godziny, niecałym bym przejść tę mapę, gdybym się śpieszył. Ale ja się nie śpieszę w ogóle. Po co bym miał? A, nie możesz tam przejść. Przejdź trochę bardziej, oprócz tego. No, niedźwiedź. Dwóch zabił, prawie trzech. Trzeci po lazupiach. Albo w śnieg powinien powiedzieć. Mówię, to jest takie coś z goblinami. One są bardzo słabe na początku, a później są naprawdę nie do pokonania. W skrócie jest to jedno z moich ulubionych ras, tak naprawdę. Nie chcę wiedzieć, jak robili ten dźwięk. Zobaczcie, że się przyda. Jak to ci pomaga się rozwijać? Nie mam z tego żadnych bonusów. Grangewik. To masz pierwszy. Sprawdzę, bo to zawsze można dostać jakiś fajny level. Pół jednostki. Postaram się w sumie powbijać każdą jednostkę na drugi poziom, albo przynajmniej większość. Przed ukończeniem tej misji. Bo w pierwszej się da. No, to są dwa niedźwiadki. To jest też pik. Okej, odwrót. A, dobra. Mogę. To trochę potrwa. Więcej się nie da. No to ich chwilę zajmie. Przywołam ducha, bo zbieram to i to. To jest ciekawe, że ta gra nawet jak na lata chyba 2004-2005, no nawet jedną z lepszych grafik, jakie znam. Is there anybody out there? Oh, I'm here. You must save you. You should have seen that monstrous bear I stumbled across. I ran and ran for dear life until I was totally exhausted. Let's go. I'll take you back to your family. No. Idę.
more yes than no. No. A, mogę kupić, ale... Nie mam jeszcze kasy chwilowo. Trudno. Yes. Idę tam, okej. Okay. Sobie... Niech sobie tu pójdzie. To niesie przynajmniej magiczny orb. More yes than no. Najpierw ja chyba wolę uzupełnić jednostki, I think. Of course, you've read my thoughts. To trochę potrwa tych uzupełnienie. Dlatego dam to, to będzie już okej. Of course. You're home at last. Somehow. Yes. What? Of course. Is that all I'm to do here? Tame bears and save hunters? I can do better than that. Czy teraz lecimy tam? Your actions speak louder than words. You seem ready for more challenging tasks. The guild elders feel a disturbance in the ethereal plane. The signals are coming from this area. Talk to the locals and learn their legends. They may shed some light on the mysterious signals. Let us know what you've learned. O, mogę w końcu się zaprzeć. Pójdę pod magic power. So, you want to hear our legends? I'm afraid I cannot help you. Our town is young and unburdened by a long history. Visit the alchemist who lives in the mountains. He can tell you what you need to hear. He's usually deep in thought or busy with his experiments. Take these peasants bearing food to him. He may reveal his secrets to you then. Noś. A wezmę chyba to. Tak pojedynczym dobrą sobie. I mogę to wziąć. Okay. To wy tam lećcie. Ty możesz wdechnąć. Po to jesteś. To szkoda, że nie mam więcej jednostek na razie. Well. Pójdź jeszcze po ten kamień, I wróć. O, właśnie. Strzelcy mają nowe pociski. Nie ma strzałeczki, po prostu jest ich 7. I muszą tu iść. Otoczcie go! Sami te jednostki są tępe w tej grze. O! Dobrze. Otóż. Nie obejdzie się bez strat. Wytrzesz tego niedźwiadka. Idź po to. Potem tam. Of course. You've read my thoughts. You have a task for me? Of course. Ci podejdę do Zaragona. And? You've read my thoughts. A jest głowa. I smell roast beef. Who are you? A young mage, you say? I will share my knowledge of local folklore with you.
But first, you must do something for me. Once I needed an artifact for my experiments. I found it in the cave nearby. After I brought the artifact home, the spirits pestered me to bring it back. The trouble is, I forgot the exact place where I found it. Take the artifact back where it belongs, and I'll be happy to tell you all the interesting legends you can stand to listen to. Dobra, zaraz się zajmę. Zdrajca. You have a task for me? More yes than no. Proszę klać się. And you have a task for me? Łatwiej będzie, jak podejdzie i zginie. Oh, you've read my thoughts. I tak warto zostawić swoje jednostki przed pierwszym pójściem. And anything for you. More yes than no. Posprzedaję te zapasy, nie potrzebuję ich. Yes. It never rains but it pours. The two roads to our town are blocked. One of them is swarming with brigands, the other is full of monsters. Destroy the ugly beasts. A może te bestie mają uczucia, co? You have a task for me? Wyjątkowo nie ma w ogóle żadnych misji. Coś nowego. But of course. Dobra. You have a task for me? You have a task for me? Przy okazji. Kolejna nowostka. Saperów nie jest jednak, to są dwa saperzy. Dwóch saperów, przepraszam. It's a little more accurate with fire. To victory. No, jest już w tej miarę. You have a task for me? To dam tobie. I'm here. Co złożyć? Nie, nie można tego założyć. No i ładna ręka goblinów. To victory. What? A, dobra, bo się stąd zaliczę. Ładne niebo. I'm already going. To victory. I'm already going. Ciekawe, ile trwa już to nagranie. Nie to chciałem zrobić, ale dobra. Tak, efekty piękne. I'll smash everyone to pieces. And? O, nawet jednej straty nie ma. Sama, bo zapomniałem, że mam podejść. A, Grangevik, czego ty chcesz? O, spoko. I tak tam dojrzałeś. I feel like I truly belong here. My gratitude has no bounds. Teraz się zajmiemy wieczkami. Please, take this artifact in return for your troubles. May it serve you well. No i dobrze. Poczekam, żeby tutaj się quest na nich zrobił. Czasami jednak lepiej poczekać chwilę, tak jak tutaj, żeby dostać quest i dostać dzięki temu darmowy zwój. Nie zawsze to działa, ale w wielu procentach. O, jedno numer. Ojej. Niestety nie wiem, czy się będą pojawiały filmy z multiplayer, gdyż mam problem polegający na tym, że dosłownie każda jednostka u mnie ma taki model, jaki zechce. Gdy dosłownie. Przedwczoraj próbowaliśmy grać, to jakby to powiedzieć. O, goblinscy pikienierzy u mnie mieli magów model, czarodziei. Im wyżej biali, tym większy, lepszy czarodziej. Włocznicy mieli magów, potem byli jeszcze, nie umierajcie. Potem byli jeszcze ci. Nie umierajcie zbyt szybko. Potem byli jeszcze magowi bitewni. Może potracę, ale... O.
To dajcie. I spadaj. To zwiększało już atak speed, no 50%. Dawaj, fajnie. Ja chcę po prostu zrobić balisty, bo balisty są o wiele lepsze. Jest tarcza. No, powybije tutaj też leża, to wszystko. Jak już zdobędziemy buzuka, będzie. O, myślałem, że było 10. Trudno. Muszę to zmienić potem w patchu. A, dobra, to przesunę kampanię już. Ty masz więcej expa, więc tobie dam. Albo wiesz co, nie. Będziemy tą balistę ulepszać, bo ona szybko... saperów, bo oni mogą bardzo szybko zdechnąć. Czy tu iść, ustawić? No. Spokojna gierka. Często tak właśnie jest, że duch mi stworzy tylko po to, by dawać jakieś przedmioty. Albo by tankować jednostki. No dobra, że nie bije tak praktycznie. Czasami może do pomocy, nie wiem. Różnie bywa. Najmniej chyba lubię łazić w te okolice, zawsze teraz sporo jednostek. Tylko 4 obozy, 1, 2, 3 i 4. Ale bardzo łatwo koszą wszystko. I oczywiście wszystko leci na nie. Staram się to naprawić. Właśnie nie widzę tego czegoś. Że wszystko potem leci na jednostki dystansowe i ignorują jednostki wręcz. Jeszcze gracz o to zrozumie, bo gracz nie ma po co atakować jednostek AP wręcz. Ale wy, potwory, nie powinni się tak działać. Niedźwiedź, wilk. Dobra. Coś nowego. Nie ruszyło mi od razu po jednostki z tą sofę. No, i fajnie. Dlatego bym mógł pewnie sprawdzić, bo zapomniałem o tym. O, jedna jednostka. Dobra, przyjemnie. Teraz drugie miejsce. Gdy będę to miejsce, to potem szybko będę już miał wygraną grę, bo będę miał buzuga. A buzug na maksymalnym rolu czempiona, wymaksowany z damami, to jest niezniszczalne ścierwo. Tak dosłownie. A w tej wersji nie wiem, jak to będzie, tak szczerze. Nie próbowałem. Bo na starej wersji takiej niezmienionej tego się nie dało zabić. Dosłownie. 5000 HP, ponad 500 armora, 1900 ataku. Więc wiecie, lecą strzały. Smutne. No i teraz strzały coś robią. Myślę, że odcinki już tak pojawiały z częstotliwością 1 na 2, 3 dni. Zobaczymy, bo przejść grę mogę bardzo szybko. Ale to jest gra długa, 4, 8, 12, 16 odcinków przynajmniej. I zobaczymy, czy nie będę też ich robił na pół, ponieważ, no bądźmy szczerzy, 1,5 godziny chyba zajmie ten odcinek, nie jestem pewien. To dosyć długo. O, pikr. Wiem, go jeszcze tylko jedną. Ja mówię, ja mogę to zniszczyć, bo to nie jest problem. Tak jak tutaj to zniszczyłem. Są podobne. Ale po co? I lecą do tyłu. Nawet to tankujcie. Dajcie radę. I'm already going.
Potem jest 10 tysięcy, dobra. Whoever is brave, approach. I'll smash everyone to pieces. Trochę strat tu będzie. I'll smash everyone to pieces. Ale skoro już mam nowy mikrofon, działa OBS, to bądźmy szczerzy, mogę wrócić do nagrywania LOLa. I to o wiele lepiej, ponieważ, no, będę mógł z kimś nagrywać, a nie solo. Dobra. Chcę to wyczyścić, zanieść miecz tamtem. Tu wrócę od razu. We visited all the ruins you described. They are full of monsters and undead creatures. Przepraszam, nie było tam nieumarłych. Nawet jednego nieumarłego. What do you mean? Oh, woe is me. The spirits will be furious. You've done a good job. I'll tell you an old legend worthy of the telling. Tak, kanion dusz. So that's where the artifact belongs. Why have you been misleading me all this time? Keep your temper, young man. My memory fails me in my old age. Dopiero 40 minut It's all coming back. I found the artifact in the Spirits Canyon. Nie tak źle, 40 minut. Dobra. Ale wracając, trzeba wbić trzeci poziom na tych wszystkich. Ponieważ jak wbije trzeci poziom, to mogę użyć pewnego zaklęcia. O Boże, lecą wszystko po nich. Ej, tu chociaż jeden. Everyone, myślałem, że to będzie wilk. To wiadomo, to. Ty, weź tu, nie marnuj czasu. Bez 200 złota. Tak, miecz fantom jest bardzo dobry. Daje dodatkowe 25 obrazy. Jeszcze przy okazji spowalnia przeciwników, ale bardziej nam się przyda jako, jak powiedzieć, bardziej nam się buzu przyda niż to. Dobra. To my możemy wracać. Wbiję ten poziom i mogę już mieć to zaklęcie. Pozwala na podnosić poziom jednostki. I tak naprawdę można bardzo łatwo wybić poziomy większe na jednostkach, zamiast się z nimi męczyć. Gdyż to działa czasowo, ale nie wyłącza możliwości levelowania jej. Czy tam modernizowanie ten pies. Jak zwał, tak zwał. Taki mały bug. No, nie ma po co naprawiać. Mądrzejsza osoba będzie wiedziała o tym po prostu. Więc nie jest źle. Duszek sobie leci. Uzyskam torbę złota, buzługa dam mu. I mam już ogra. Ile to trwa? 38 minut, nie najgorzej. Tak, jak ktoś chce, to mnie może zapraszać. Nie z każdym będę grał, niestety. Bo nie mam zbyt wielu gier. Mam parę innych gier, jednak to jest problem, gdyż ostatnio mam przeciążenie dysku D. Może nie przeciążenie, ale przestał mi działać tak trochę. Trudno określić. Po tej całej kwarantannie pogadam z informatykiem jakimś, żeby sprawdził. I tyle. No, cóż powie, ponad jesteśmy. Sprawdzę to, tam się przebić to jest chwila, moment tak naprawdę. Jedyne co, to muszę wrócić, by uzupełnić jednostki, no bo lekkie straty poniosłem. To wszystko wyczyszczone z podległości, tak? Tutaj będę musiał pójść, po tym jak odnajdę kanion dusz. Albo w sumie nie, wiecie co, pójdę tam od razu. Ty dojdziesz? Dojdziesz, to jest blisko. Buzuk sporo wytankuje. No, ma sporą odporność i wrzuciłem go w sam środek tych zombie. Och, leżę na zombie. Ogólnie nieumarli też się bardzo zmienili, powiem tak. Dużo się pozmieniało. Już kawałek, zdążysz. Już trochę mam tych zadań. Raz, dwa, trzy. 5 zadań jest dodatkowych z takich miast, ale cóż. Dawaj, dawaj bliżej. I'd recognize my sword out of 100. Here's your reward. You've earned every coin. No, na styk praktycznie.
The peasants told you the truth. Jest buzuk. The poor devils were robbed. That's my bug indeed. You must be a powerful charman if you could handle those brigands. Oh yes, I'm Farron, the most famous shaman of the south. Haven't the stories of my deeds reached this land? Forgive my ignorance, I never heard of you. But it will be an honor to fight under your banner. Let me come with you. I'm a fierce warrior. Off you go, lazy bones. The orcs won't bother anyone with their hammering anymore. No, mi dobrze. You have a task for me? Of course. Wszyscy na miasto. As you say. Co jest z tobą, Barry? Drugi mecz pod rząd. Druga gra pod rząd, gdzie on po prostu nie może się ruszać w ogóle. Mogę nim tak ruszyć, ale to jest męczące, przyznam szczerze. O, dostałem więcej gońca niż miałem na początku. A wiecie co? Nie kupię wam to. Blow up everyone. I'm already going. Co jest z tym buzugiem? Yes. It's a little more accurate with good fire. Choice. Muszę tak łaźń niestety. Dba trochę expa. W sumie polecę do pik. Tam również kupię sobie to. Small cave? A, po drodze i tak, więc. O, jeden gold tylko. Trudno się mi kruje taką jednostką, która nic nie może zrobić. Każdy mi nie mogę, ale nie. Co będzie jakieś takie małe wyzwanie? Buzu, który jest idiotą. Ale sztakować może? One-shotować, przepraszam. To zobaczysz, bo ogry się zmieni. Bądź zwyczajnym ogrem, on się niczym nie różni. Leadership. I znowu jest ten problem, że jest 12-5 leadershipu, tak samo jak w poprzedniej misji. Jest dosyć potężny, ale ma swoje limity, tak to powiem. O Boże. I cannot summon another creature. Something else? Whoever is brave, approach. Nie, to coś takiego. It's a little more accurate with fire. Sofka, miał tatek. Dobra, wydać się radę. Duch magii, tobie podam to. You have a task for me? O, to było bliskie. Pokaż, mogę sobie zrobić to i to. Nie stać mnie, stać. Misklik. Robię chwilę, odpocznijcie. To zamówić zamiast tego. To, zamiast szczęścia. Dobra. Tych pik to chciał, bo nie pamiętam. Tak, pik. Dać to pik. Ty podejść gdzieś tam. Najgorsze będzie podbić zombie kryptę, jak zwykle. Tak, to jest skrót pod to? Nie pamiętam. W sumie wiecie, dajcie taką za sprawdę sobie, czy jest. To move. X. To jak działa? Albo i nie. Stand still. To będzie długie. Uff. Ty leć tam. Się bardziej przydasz atakując tych. Dobra, czyli dwa oddziały mogę już tak naprawdę lewać. Run! I don't have enough mana.
Dobra, daję radę. Po prostu idź tam, nawalaj się. No pałę, ale działa. Of course. Let him go. Stand still. I'm already going. I'll blow up everyone. Yes. O, działa normalnie. Stand still. Zwróćcie na uwagę, że atakują ich. Daliśmy radę. May their souls rest in peace. Ta. And more yes than no. More yes than no. You've read my thoughts. Of course. More yes than no. To chciał mieć zbroję stone, bo nie pamiętam. Grangewik. Za przydarmowa złota. More yes than no. Yes. I'm already going. Whoever is brave, approach. You smell something burning. Accurate with fire. I'll smash everyone to pieces. I'm already going. W sumie ja da ci radę. Jezu, jak padali. Dobra, czyli mam już dwie jednostki na drugi poziom. Jeden co muszę to zrobić, coś teraz cofnąć do miasta po to, by ja uzupełnić. Ty, Buzuk, idź tu. Jestem trochę upośledzony, ale nic nie poradzę. Tak, czy to Grangewik to przyniesiesz nam zwój przy okazji wiedzy jakiejś? Nie wiem, może na którejś z tych... To... Zobaczymy. Mówię, będę postaram się tak to nafarmić, żeby mieć na każdym drugi poziom przynajmniej. Teraz podbić jamę potworów. Jak się to będzie utrzymało z Buzukiem, no to mogę tak grać, ale to będzie męczące. Co robicie? Jup. Proszę. Dajcie to, ty wracaj. To ma. Spotkacie się i tak. To chciał stąd? Pan Grangewik. Grangewik, dobrze. No, i ładnie. Pół mapy już wyczyszczona. Teraz się zająć tą częścią. I już wygrana praktycznie. Jeszcze kawałek utrzyma. A macie wy... Czemu by nie? Ostatni wyjazd. No i git w sumie. Tak spokojnie, nic się nie dzieje ciekawego na razie. Tak jest ta pierwsza mapa w sumie. Ogólnie, nie licząc kampanii chyba Berylusa i Shi, tak są nudne w miarę. A przynajmniej Ferena. Nic się nie dzieje tak non stop. Trójka tu. What? Wasza trójka tu. O, długo ci to zajęło. I'll blow up everyone. I'm here. You have a task for me? Proszę, i tak to jest lepsza armia. Greetings. Ooh, here. And ooh. Never mind, let's go! I fajnie. Dobra, to co teraz?
A, bym zapomniał o tym. Teraz by się przydało tutaj podejść. A. Te dwa obozowiska trzeba zniszczyć. To jeszcze przyjdzie czas. Lo and behold, it's working. No. It's a little difficult. Yes, as you say. Good choice. It's a little difficult. Good choice. I see the target. Target sighted. Dobra. Czyś pół mapy z głowy? Wiecie co? Brakuje wam jednego. O, tu. Co nasz? Ty brzydki jesteś. Kto cię tak skrzywdzi? No w sumie tak, buka. No cóż, bywaj tak. Normalnie. Point out the target. Good choice. All okay. No. Zapalone obydwa. Wonderful. The great cressets are lit. Oba światełka zapalone. Good choice. 1000 gold prawie. All okay. Nikogo nie straciłem, jej. To już postęp. Uj, ile zasobów. A, nie możecie podnieść, my się nie wiem. W sumie to wiadomo. Będziemy teraz pójść. Wiecie co, to wyciszę. Piękny już nie obchodzi. Biedny gość tutaj stoi. Dobra, wyciszę teraz te dwa obozy. Tu się może przejść od razu te dwa wyczyścić. Albo nie, wpierw to też, po tym. Patrz, czy się dalej nagrywa? Nagrywa się dalej. No, lecie po zuch. Ho, jak ich się kło. Możecie sobie odpuścić tutaj. A, nic nie dostaliśmy. Żywność zawsze darmowa. Trochę to potrwa, nim podejdę. Chodź, skąd się tu? Aha, lol. Tego, żebym się nie spodziewał. Mam nadzieję, że buzuk się w drugiej misji odbuguje. To już dopiero co wymordował to stworzenie. Ciekawe. No, powoli kończymy. No, one są prawie na wymordowaniu. I to nie ja wyjątkowo. Ciekawe kto. No, balistę samo upi, moim zdaniem. Ty, buzuk, idź tam. You have a task for me?
Of course. Yes. You've read my thoughts. More yes than no. Dobra, ty przekaż to. A ty. You have a task for me? No, czyli tych też mam ulepszony. O, level up. Będę musiał zwiększyć te pule expa. Co to jeszcze mam dać? Nie wiem, to? Greetings. And? Artefakt już oddany. Co dobić? Never mind, let's go. Teraz podejść tutaj. No i co to musi dojść? Thank you for bringing the artifact to its true owners. We will not trouble the old alchemist anymore. Mhm. Dobra. Good choice. Good choice. Wrócisz ty w końcu? No, idzie. Nevermind, let's go! To ja wrócę z Roganowi powiedzieć. Chyba, że muszę tam z ducha podesłać, nie wiem, nie pamiętam. Zobaczmy. After all these years of torment, I will finally get a good night's sleep. The least I can do in return is tell you a few juicy legends. You may take notes if you like. Legendy. Well, I've heard the legends. It's time to report to the guild. Wait, young man. You sound upset. Don't despair. You're a talented young mage with a bright future. You can easily become one of the most powerful mages of the guild. With the tasks I'm getting from the guild, I'm more likely to become a famous bear tamer or storyteller. If you want to be a hero for centuries to come, listen to me. Do you remember the legend of the ancient crypt? Which was the entrance to the dwarf's palace? I know a way to get in, avoiding the curse that's sealing it. The night of the great confrontation is coming. It's the only time you can enter the crypt safely and retrieve the artifact, the Wand of Domination. There's no time to waste. The night of the great confrontation is coming. Fun fact, można iść kiedyś w tragedię? No, już potem. By midnight, ta. Dopiero na następnego dnia mogę. Yes. Good choice. Wkurzę się, okaże, że ja nagrywam tylko dźwięk. To bardzo się wkurzę. Dlatego, że nie widzę czarnego. Dobra, powróciliśmy po tej krótkiej przerwie i wystąpiły pewne komplikacje w związku z naszymi dwiema jednostkami. Z tą, choć to jest mniejsza, i z tą. A konkretnie okazało się, że całe to leadership points, które są wykorzystywane, poszły, kopiowała się ta jednostka przez błąd. Sprawdziłem i dostanę ją jeszcze raz na tym poziomie. Wszystkie te jednostki znaczy się. Więc śmiesznie. Buzuga też poświęcę, no bo sprawdziłem, on nie przejdzie. No. Niestety nie przejdzie ta jednostka, więc musimy sobie z tymi czterem poradzić. A, przy okazji jeden z ten właśnie dostał level upa. No cóż. Gra ma swoje błędy, na to nic nie poradzimy. A Buzuga mogę poświęcić, bo on tak nie przejdzie. Sprawdziłem to. Okazuje się, że jest tu wiele rzeczy do naprawy. Trudno. I've met my match. Take the artifact and use it wisely. What's happening? Yeah, faster, higher, stronger. Dobra. Czyli jednak chcę, trzeba odpuścić ułatwienie Orga. It must be safe to approach it now. He
here! We are going! I must confront Zoragon at once. Somebody has to... Yes? Tak, po śmierci, wiem. We are going! I teraz popierdzielać aż tam. Próbowałem wielu rzeczy zrobić, chociażby usunąć te jednostki, ale w pewnym momencie zapis się po prostu psuł. Czyli nie mogłem sobie to pozwolić. Przy okazji odblokowałem trzeci poziom tych zaklęć. To już widać nawet. Musiałem... No. To tak to wygląda. Z perspektywy jednostki tej. Nie wiem, co się stało i czemu tak się stało. Dopiero po wczytaniu zapisu, którego niestety musiałem wczytać, bo... Chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko jest ok z nagraniami. Okazało się, że gra się wyłączyła. Tak samo z siebie, no. Bądźmy szczerzy, widać, że coś jest nie tak. Bo jednostki tak lewitują, ale... Niestety nie jest to moja wina. W zasadzie kampanii działa wszystko ok. Pół misji działa wszystko ok, no bo za pomocą ci to sprawdziłem. Więc jest ok, myślę. A tak jak powiedziałem, wszystko na drugi poziom, już więcej nie mam co marnować kasy. Tu po prostu podejść, wrócić do miasta, pozabijać wrogi, iść dalej, wygrać. Się przyznam, dzisiaj wkurzyłem, ale tak to jest jak te gry, co prawie 2 dni codziennie muszę reinstalować ze względu na te błędy cholerne, które się spotykają. Zostajcie mi zapisać, najlepiej. Jednak widzę, że to jest błędem. Wczytywać tę grę, więc będę się starał przechodzić misję na jedno podejście. Choć to jest dosłownie drugi raz, kiedy to robię. Pierwszy raz przestałem, ponieważ... Tak jak już tłumaczyłem na początku, przez przypadek Buzuki również miał tego samego buga i zaatakowała w Grangewik goblinę. Zabił wszystkie, a ja byłem tutaj, dosłownie w tym miejscu stałem, bo chciałem misję powykonywać. I gdy tylko wszedłem z miasta, cała armia się na mnie rzuciła. I chyba można się spodziewać, jaki był efekt. Smutny. Po prostu poczekajcie. A wyczekajcie tu. No, wszystkie jednostki są te same tak naprawdę. Coś się zepsuło? Ciekawe. Zwyczajnie się okazało, że schemat się zbugował, musiałem go wyłączyć. Poszukam i wkleję, jeśli go znajdę, ale nie jestem pewien. Postaram się jednakże. A jak nie, to po prostu w skrócie wam. Wiecie co, w skrócie wam. Czekaj, co? Just be quiet. Lol. Quiet. Just be quiet. Quiet. We need to talk to you, Master Mage. What happened? Somebody broke into the old crypt in the north and disturbed an ancient evil. Woe upon our heads! Terrible Vorogs are attacking our town. We have lost several peasants already. Our kinsmen are barely holding their own. We need your help. Dobra. Pomogę. Here! You didn't expect that, did you? Your wish is my command! Here! Po prostu zakończmy już tę misję, bo mam, przyznam szczerze, że mam jej dosyć. O, wrogi. One są dosyć potężne, mają bonusowy atak przeciwko goblinom. Co widać w sumie, bo ci położyli mi wszystko prawie. Trochę to będzie teraz trudniejsze, ale damy radę. Strzałki latają. Nie wiedziałem, że tak się zrzuca strzałkami, ale dobra. No, walka. O bogowie, walka! Dobra, jedni z głowy. A tutaj nic nie było, racja. I od razu pójdę na tych. Przyznam, że się głodny robię. Co się na tym już ponad 3 godziny. Prawie godzinę zmarnowałem tylko po to, by włączyć OBS-a, potem musiałem go reinstalować na dysk C. Tak jak mówiłem, mam problem z dyskiem D. Nie chcę odpalać prawie na nim. Licząc gier, a i tak z nim jest problem. Potem pół godziny w sumie się z tym OBS-em walić męczyłem. Kolejne pustą grą, bo nie chciała się odpalić. Musiałem włączyć komputer ze 2 razy, żeby się zadziałało. A i tak jest trudno. A, jeszcze się ładuje. To deszcz. No.
Animacja się nie załączyła. Dobra, trudno. To jest tak najpiękniejszy widok na minimapie. Jak trzyma padaczkę, to proszę nie patrzeć. Dobra, padły. The Vorogs are defeated, but their appearance in our lands is a bad omen. I heard the noise and came immediately. What's happening? We were assaulted by Vorogs. We haven't seen them for decades, and now there's been a terrible outbreak. The evil is awakening in the northern mountains. What are you talking about? Many centuries ago, a demon lived in the northern mountains. Its spirit is awakening. And only the Wand of Domination can prevent its coming to our world. It's impossible to find the demons in the mountains. Seek the sage who lives in Garnak further in the north. He may know a way to find the demon. Take this caravan as a gift from us. You will have to cross a precipice on your way. We built a drawbridge over the precipice, but it's raised for the winter. Our mechanic will help you lower it. Teraz dopiero tak patrzę, zauważyłem ten dziwny komin wstępny z karawany goblinów. Czemu on nie mógł posłuchać do góry zamiast budować się tak? Nie wiem, może by karawana tak nie, ładnie wyglądała? I don't know. No dobra, już kończymy tę kampanię. Pół misję. Ciebie wyłącz. Wy podejdźcie do miasta. Trzeba spełnić. Już potem nie będzie miało znaczenia, jak straty będą, ale... Teraz to jednak jeszcze ma chwilę sensu. Quiet. Here. Here. At your service. Zoragon. Przeczyścić. Nie chcę się z tym walczyć, ale będę już tak dla zasady. Czystej. Dobrze, w końcu wyważę z tej misji. Zoragon się przydać może. Tak, piękny widok. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Chciałbym wiedzieć. Ale specjalnie pozabierałem tym balistom i jednostkom włócznikom rzeczy, żebym jak będę usuwał te jednostki na swojej misji, żeby po prostu nie dostawać itemów darmowych. Bo niestety z jednostką kupują się itemy. Więc to jest problem. Ale mówię, w drugiej to nie występowało z tego, co widziałem i mam nadzieję, że tak zostanie. Mój łeb. Dobra. W sumie miałem jedną z legend pokazać, bo wcześniej... O, to. Bo wcześniej jak była pokazana, to jej nie doczytaliście. Przypadkowo ją wyłączyłem. Dobra, już tam nic dalej nie ma. Już tyle w to gram, że ja wiem nawet kiedy można wyłączyć, bo wiem kiedy jest dubbing, kiedy go nie ma. Teraz byle Zoragon nie padł. Pójdę teraz pod wiedzę, może... Pod to i to. Quiet. Dobra, jednostki idą. Mogę zbugował się też ten standard w głowie. One nie mają tego... Czekaj. One nie mają tego bonusu, tylko to jest pokazany standard. Nawet dobrej jakości. Ostatnia prosta, można powiedzieć. Yes? Good. Faster, higher, stronger. Jeszcze mi się tu nie blokujcie na tym moście. Co? Your wish is my command. Your wish is my command! Slaughter them! Yes? I idą po Zoragona, standardowo. At your service, as you wish. Let's make it better. As you wish. As you wish. Here! Yeah! We're going! At your service. Cóż, let's się nie make będę it bawić. Better. Your wish is my command! To ile ci tam duszku? Chyba nienawidzę wrogów. One bardzo mocno fokusują magów. Biją jeszcze dużo, więc...
A Zoragon nie może umrzeć. O Boże, nie chcę się walczyć. Nie każcie mi tego robić. Co, gdybym miał większą armię, to ok. Gdybym miał dwa oddziały dodatkowe. Po prostu już to ominę. Pozbędę się jeszcze tych tutaj. Ja bym walczył naprawdę, ale mi się nie chce już. Są tak nabufowani, że bez problemu powinni go zabijać. Spierdzielność tym i tym. Dobra, udało się. No, GG. Udało nam się przejść pierwszą misję. Mam nadzieję, że wam się spodobała. I szczerze, mam nadzieję, że nie będzie większych problemów w kolejnych misjach, bo no, można dostać białej gorączki przy tym czasami. No to dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.